Kurde, no nie chowaj tej broni, Gerald. Partiatik! Live. Macie tu dzieci? Oddaj dziecku PDF-ie. Oddajcie dzieci! Niedaleko stąd mieszkają drwale. Uważaj na nich. Są zdradzieccy i pozbawieni skrupułów, a na dodatek przewodzi im krasnolud. Wiem, nie lubi mnie. I ja jego. Trzymam alt. Kurde, jest szansa, że się w teorii zrespiło dziecko, jak wziąłem questa, ale no nie wiem. Wnerwi mnie, jeżeli tak będzie. Bo to głupia. Chodźcie tu, gówno. Ostatnia jaskółka. Trzeba będzie wody nakupić. Porobić. Zobaczmy. Ja mam grom i inne tego typu poty, ale nie mam. Nie używam ich. Witam, są tu dzieci? Nie, no nie ma. Tu byliśmy poza tym. Chyba, że tu się coś odblokowało, jak ten. To nie wygląda. Wygląda identycznie wszystko. Potwory dziecko zabiły? No mogły, ale ja ciała nie widzę. Nie wiem, może to jest quest po prostu na później. Pieprzymy to, idziemy. Wracamy do miasta. Zrobimy tego, piorunochron. Git? My tu byliśmy. Właśnie się chciałem tylko przekonać, czy wiecie, czy się zrespiło dziecko. Ale to byłoby dziwne, że tu byłoby dziecko. Tyle wilków. Dobra, pieprzymy to. Dobra, a jest jeszcze jakiś boss? Żeby bossa nie przegapił, jak nie ma, znaczy jest golem, no to jest raczej boss, ale poza tym to nie wiem, czy jest. Jeżeli z golema jest item, no to musi być boss. A znajdę go gdzie, tylko nie piszcie. Aha, golem, no to tyle to wiem, znaczy się domyślam. Co to było? A to Louis. Słuchajcie, mogę teleportem. Szybszy będzie. Oddamy wszystkie questy, jakie mamy. I tyle. A, i wódę trzeba nakupić.
czy ty, koleżko, masz wódę? Właśnie nieznane eliksiry mogę popić. Wódę, masz wódę. Spirytus. Mocny alkohol. 30 sztuka, jeszcze drożej niż tamten miał. O, tu 20 to dobra cena. Do karczmy trzeba iść. Chyba to jest ostatni quest, oddajmy go. My tu mamy oddać temu ogrodnikowi? Jaki dżegit? Zobacz. Zabiłem dziadka. Przychodzę w... Wyglądasz mi na wojownika. Już to zrobiłem. Mam dowód. Doskonale. Oto twoje złoto. Ile? Stuwa? Śmieciu. Dawaj wódę. Dobra. To. Ale to zara. To. O, list. Bo zapomnę zara. Przy okazji do kowala się wejdzie, może zrobi nam item. Vivaldi! Gdzie ty? Coś! Dzięki sobie, Sobczak, za 29 lat. Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud. Dziękuję bardzo. Wszyscy chcą tego samego. Krasnoludzkich kobiet? Bardzo śmieszne. Zmiataj stąd, ej! Długo przygotuję odpowiedź i będziesz mógł ją zanieść elfowi. Nie mam teraz czasu. Zróbmy eksperyment. Co cię? Przygotowałeś odpowiedź dla Iwina? Tak, oto pismo. Elf na pewno cię wynagrodzi. Zobaczymy. No i git. Co? By. A czekajcie, mamy level do dodania. A to Lui. Później się doda. Jak będziemy robić pot, to pokarczmy. Dobra, to to już jest na bagnach. Ty no. Tutaj tylko tyle jest? No tak, bo wilki były tam. Ty, nie wiem, czy sprzedawać ten drugi wiedźmiński miecz. Na razie go chyba schowam, bo...
Korczmarza. Czego? Pokaż pan ciwa. Co ty masz, kolego? Masz wódę? 5K widzowie. Pieprzymy. O co chodzi? Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy. Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów. W czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić? Czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. Zróbmy kolejny eksperyment. O co? Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Proszę. 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. Pieprzyć koło egzystencję. No i git. No dobra, to idziemy jeszcze do karczmarza wody narobić. Level dodać. Co i znowu to tyle? Czy ja coś tu jeszcze miałem? Zaraz jeszcze przejrzę questy, bo się okaże, że znowu coś. Patelnią mu raz, dwa przegrzmocisz i zaraz inaczej będzie gadał. Jesteś kobietą, miej swoją godność do diabła. Nie bawisz się. Tak, aha, 6-6. I to giga. Oddaję, oddaję. To zwykły wiedźmin. No Geralt z Rivi, no jaki. No wiedźmin. Co? Ta... Co to jest? A, wilcza skóra. Kto to kupi? Kurde, nie patrzę mu kowala, może by kupił. Trzeba by to sprzedać. Nie wiem, czy to się przyda kiedykolwiek. A ja mam jeszcze dwie jaskółeczki. Podać? To był... To nie był handel, widzu, to był magazyn. Dlatego kasa nie wzrasta. Dobra. Średni, średni. Co, na wody nie ma? Co ty w dupę wódki nie masz? Aluj! Chowam te wilcze skóry. Może się to kiedyś przyda. Nie będzie trzeba zbierać, a i tak nie potrzebuję 50 golda. Chcę. Dobra. Podzio. Błonią krwawienia. Ty no, powiem ci co. Na pewno te brązowe trzeba wydać na szybki, bo ledwo nim coś robimy.
Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płacić. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dawid dał na Goliborda 10 zł. Sparta, zagraj w kości i spróbuj zarobić, zanim zacznie się wywoływanie. Człowieku, ja już każdego, kto istnieje, ograłem w kości. Ale dziękuję bardzo. Kurde, no nie wiem. Nie, no to jest gówno. Zrękę chyba dodamy sobie. Niech będzie. I teraz te poty. Biała mewa. Biała mewa, a racy. A ja miałem coś dodać, tak? Na test. Czekaj, grom. To zadziała? Czekaj, ale co ja teraz robię? Co ja zrobiłem? Nic. O kurde, ja stworzyłem nieznany eliksir chyba. Co jest w dupa? Dobra, jaskółka. Do jaskółki miałem dodać coś, to dodam na testa. Nigredo. To dajmy to. Ty! Kolejny nieznany. Aha, tu się ten czarny nie dodaje, to mogę równie dobrze to dodać. I to. Ty, no powiem ci, że nie wiem co się dzieje, ale zrobię parę tych nowych. Cztery nowe. Fajny Deadpool był, no. Dobra, czekajcie. Ile mam białej mewy? Całą zużyłem? Nie, dużo mamy jeszcze. To chcę przetestować, ale teraz nie będę pił. Wypiję potem. Dobra, czekajcie, zadania. Aha, wywołać burzę muszę, no tak. No ta, no to nie ma już nic, wszystko na bagnach. Tylko nadal ja mogę... Aluj, olejmy to na razie. Olejmy na razie detektywa. Nie grałem w Valheim. Czy bym zagrał? Nie wiem. Na razie Wieśki i Wukong czeka za rogiem. Więc to jest plan też. Ciężko planować więcej, kiedy ja już ledwo, wiesz, nadążam z gierkami. Bo potem jakiś challenge będzie, na który mutnę znowu na miesiąc. I wszystko się przesunie. Nie, nie robię na razie pod żadnych. Spać mi się chce.
A, i pogadajmy jeszcze z tym chłopem, no bo przecież tamten wykitował. Teraz pytanie, co z tym? Czy on tu będzie w ogóle? Oj, nie widzę go. Ja pierdzielę. No nie, no zniknął ten NPC. Jacyś chętni na prom? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dawid dał na Golibordę 10 zł. Nieznany eliksir oznacza to, że Geralt nie wykupił, nauczył się odpowiedniej receptury. O. Gdy się nauczy, pojawi się nazwa eliksiru. Okej. Loj wypija, to może się przypomni mu. Uderzy to w jakieś rejony mózgu. Nie wiem, gdzie jest ten NPC. Więc... Przeczas. Jesteś go... Tak. Dobra, idźmy dać list i burza. Luj, dziecko zaginęło. Luj z tym dzieckiem. Znajdzie się, to się znajdzie i tak nikt za nim nie płacze. No. Gorzej, że gruby zniknął. Szukaj pieprzy. Dupa. Szukałem. Skipnąć cutscenkę. Dobra, czekajcie. Do druidów, tak? Tak. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Witam cię, Gluster. Siema. Dobra, małe białe mewy trochę jakby trzeba potek było użyć. Padniemy na dziecko, to powiemy mu, że idzie z nami Luj. Git? To jest moja taktyka. Dobra? Nie rzucać się. Dzięki, Jasel. Kurde, puść mnie. Easy. My już chyba mocni. Zrób śmigło, nie da rady, widzu, wiesz? Wybacz mi. Śmigła niestety dziś nie będzie.
Gierka jak wchodzi, fajna bardzo. Golem, wstawaj. Ale to zara. Jak to? Och. Niestety, bywa różnie w życiu, nie? Oddajcie dzieci! Luj. Luj z tymi dziećmi. A ten chłop gdzie? Czekajcie, bo ja chłopa nie widzę, jak on się nazywał. Nigdzie nie mogę znaleźć Yivina. Co się z nim stało? Odszedł stąd niedawno do innych elfów zamieszkujących na magnach. Ja pie... Gdzie go znajdę? Musisz poszukać. Wiem. Dobra, taktyka szybkiego biegania. W tupę chyba nie działa. A, tędy nie przejdzie. Idź. No. Pyk. No i git. Nie no, znowu się coś rzuciło na nas. Jednego to nawet nie bije. To jest unfair. Czego szmato się rzucasz? Zabiłem dziadka, no. Pieprzyć go w dupę. Z dziadkiem to się nie będę zadawał. Kanibal. Niby zjadał elfy, jakiś plus, ale... ale krasnoludów nie chciał jeść, to musiałem się go pozbyć. Witaj. Co ty w dupę, wstań. A, wiedźmin. Widzę, że nie próżnowałeś. Obóz szkoleniowy? Aby skutecznie prowadzić walkę, musimy trenować. Naprawdę myślisz, że ta garstka może cokolwiek zwojować? Czy garstka kamieni może zmienić się w potężną lawinę? Czy miasto może spłonąć od pojedynczej iskry? Obaj znamy odpowiedź. Cóż... Tak? Mam odpowiedź Vivaldiego. Skoro wysłał wiadomość, ma dla mnie słowa, a nie pieniądze. Nie wiem, przypuszczałem, że tak będzie. A. Czyli przyszedłem niepotrzebnie? Wręcz przeciwnie, wiedźminie.
Vivaldi nie chce lub nie może nam pomóc. To bardzo istotna informacja. Wspomniał coś o przyczynach swojej decyzji? Jest zwolennikiem pokojowej reformy. Walki, ale w ramach prawa. Vivaldi jest inteligentnym graczem. Myślisz, że naprawdę w to wierzy? Wyobraź sobie szlachtę temerską i króla Foltesta, rezygnujących z ziem, które wydarli nam ogniem i mieczem, a następnie zniszczyli. Uznających nie ludzi za równych sobie. Śmiechu warte. Aha. Ale wstawaj! Tak? Masz dla mnie jakieś zadanie? Udowodniłeś, że potrafisz sprawnie poruszać się po bagnach i wyświadczyłeś nam przysługę. Teraz chcę cię poprosić o drugą. Słucham. Podobno w okolicy pojawili się rycerze zakonu Płonącej Róży. Ci mordercy nienawidzą nieludzi i wcześniej czy później przyjdą, żeby nas zabić. Co? Co ja mam z tym wspólnego? Przeprowadź moje komando na cmentarzysko golemów. Będzie tam czekał Hafkaren z transportem broni. Musimy się przygotować do walki z Dwan. A gdyby wystąpiły komplikacje, oczekuję, że będziesz walczył. Że nie dopuścisz do rozbicia komanda. Dobrze, pomogę wam. Tylko powiedz mi, kim są Hafkaren? Cieszę się. Hawekarzy, jak mówią o nich ludzie, zaopatrują komanda w broń. Nie traćmy więcej czasu. Oddział jest gotowy. Niech wasz krok będzie miękki, a oddech spokojny. Walczcie dzielnie, bracia. Zakonnicy stanowią poważne zagrożenie? Są ciężko opancerzeni. Lepiej przygotuj się na trudną przeprawę. Słyszałem, że wiedźmini wspomagają się w walce z elixirami. Tak, chyba mi się przydadzą. Ty, czyli już się quest zaczął. W sensie mam się napić. Oluj, napiję się nowego. O ja pierdziele, co to jest? Zmniejsza szybkość poruszania i częstotliwość ataków. Ja pierdziele w dupę, co ja za poty zrobiłem? Przecież... O mój Boże. Trzy poty do wypieprzenia mam. Ja pierdziele, mam trzy poty do wypieprzenia. To, żeś zrobiłem... To zrobiłem pota. Dobra, koniec z eksperymentami alchemicznymi. Koniec z tym. Może do rana pośpimy. To jest powiedzmy rano, tylko jest burza. O, idealnie. Z druidami nie... Kurde, iluzja jest. Czekaj, tak. Ja wcześniej zabiłem elfy, żeby im teraz pomóc? To obóz treningowy. Do czego się szykujecie? Nie jesteś głupi. Jeśli się zastanowisz, znajdziesz odpowiedź. Chcecie wywołać powstanie przeciw ludziom? Nie boisz się, że o wszystkim doniosę? Poprawka. Chcemy wygrać wojnę z ludźmi, a nie tylko wywołać powstanie. I nie boję się, że doniesiesz. Po pierwsze, jesteś odmieńcem i ludzie nie potraktują cię poważnie. A po drugie, przygotowania do wojny są w tak zaawansowanym stadium, że nic nie może nas powstrzymać. Wkrótce wyzima zapłonie. Mam nadzieję, że będę wtedy daleko stąd. Znając twoją skłonność do wikłania się w awantury, jestem pewien, że spotkamy się w ogóle. Siema. Walki. Jestem tylko ciekaw, po której stronie staniesz. Po własnej? Po waszej? Po swojej własnej. Jesteś naiwny jak dziecko. W czasie wojny niemożliwe jest pozostać neutralnym.
Przekonasz się o tym. Pożyjemy, zobaczymy. Czekaj, ale ja i tak wybrałem, żeby im pomóc. Więc... Bywaj. Co za różnica. Lojno. Zgodziłem się to. Teraz trzeba ich odprowadzić. Tak? Miałem poprowadzić komando. Nie grałem w Kingdom Rush'a jeszcze. Spokojnie, muszę się przygotować. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Bywaj. Co? Czy oni idą za mną? Dobra, to jest pod, który chcę. Osełeczka. Luj mocniejszą, nie lżejszą. Ludzi mam zabijać, więc dam na ten. Dobra. Chodźcie, pety, pomogę wam, biedaki pieprzony. Żrecie te korzenie i ziemię. Raz wiedźmin, bogaty człowiek. Pół, chociaż człowiek wam pomoże. Chodźcie. Chodźcie, a się nie bugujcie. No, tu nic nie ma. Spokojny kłeścik. Przechadzka i luj. Oho! Witam. Oho! Słuza muza! I zabili tych elfów. Zabili wszystkich. Tylko wiedźmin żywy. Czyli wybraliśmy neutralność, tak? No i wie. To jest według mnie neutralność, może być? No gdzie to w dupę jest? Nic tu nie ma już? Są jedne szczątki na drugich. Dobra, wszystko. Czas wracać do domu, czyli gdzie? Aha. Co ja mu powiem, że wszyscy nie żyją? Golemy? Zaraz będę je budził. Jest burza w sumie, nie muszę gadać z druidami chyba, ale nie wiem, pogadam i tak. Ej, easy giga było. My chyba przelewelowani jednak tym razem już naprawdę. Kto?
Który mamy level? 17. Wysoki? Trzy miecze i młotek. Młot Tora. Ty, bo wszyscy nie żyją. Tak. Doprowadziłem komando na miejsce. Walczyliśmy z braćmi zakonnymi. I jak mniemam, wyszliście z walki zwycięsko. O. Jestem bardzo zadowolony, Wiedźmin. A, to git. Oto twoja nagroda. Nie było tam ani Havekara, ani broni. Zdobędziemy ją. Przyjdą inni. Chciwość Dwan nie zna granic. Przyjdą po nasze złoto. Zwycięstwo. Kamikadze. Najważniejsze, że zakon został pokonany. Jedno mogę ci obiecać. Dobra, ten to jest jakiś Józef S. Jestem o tym przekonany. Ten Wiedźmin, o którego wypytywałeś. Rzucił ludzi. Dowiedziałem się czegoś, znaczy, nie co ludzi. Może cię zainteresować. Mów. Szukali i znaleźli go ludzie ze znakami Salamandry. Ale nie żyje, ja wiem o tym. Nie bronił się zaciekle. A więc nie zginął. O! Dlaczego więc ukrył swoje rzeczy? Być może domyślił się, że go dopadną. Myślałem, że nie żyje. Uważaj na siebie, Gwynblade. Myślałem, że dziękuję, jego ciało znalazł. Nie. Tutaj żyje jednak? Z tego w dupę już nie rozumiem. Dobra, pieprzyć. Berengar żyje nagle. Ja pierdzielę. Nie no, mnie to już naprawdę popieprzy z tym. Co chwila Wiedźminowi się pieprzy we łby, czy on żyje, czy nie. Z martwych wstał chyba. Dobra, czas przetestować młotek. Chodźcie tutaj, do Tora. Dawaj. Uch! Co to w dupę jest? Młot to się nadaje. Wiedźmin. Te kolanko w tym kombie, no nie mogę. Każdego moba kopię. Wiesiek. Zbigniew Andrzej, nie wiem, ale kopię. XD. To. Wstawaj. Dobra, burza. Golem. I jeszcze jedno, to będzie nam brakować kamyczek. Dla Kekina. Dla Kekinsteina. Czekajcie, my tu idziemy. Tylko nie wiem, czy tędy się przejdzie. Małpia morda, no. Dobra, won. Nie dogonisz Wiedźmina. Husaria! Mamy szansę!